siebie jako nieskalaną ofiarę. Jego krew oczyszcza nasze sumienia. Kielich przymierza to krew Zbawiciela. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom mówiąc: jeszcze jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im mówiąc: pijcie z niego wszyscy, to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam, ty, Anie śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty Anie śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Tej pusty jest Bóg żywy, nie bastawa w tym momencie, a nam pożywać zostawić, a nam pożywać zostawić rozbawić. Wielki tłum był z Jezusem i nie mieli co jeść. Przywołał do siebie uczniów i rzekł im: żal mi tego ludu, bo już 3 dni trwają. Bądźcie pozdrowione, bo przyjąłcie żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto ten chleb spożywa, będzie żył na wiek, także go nie poznali. Tak przybliżyli się do wsi, do której dążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej, lecz przymusili go mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Szedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo. Thank you.
nas. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nas. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstające Tobie, zmiłuj się nad nas. Serce Jezusa, nadzieją w Tobie umierający, zmiłuj się nad nas. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych, zmiłuj się nad nas. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przeprosz nam, Panie, pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie. O żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Wielbię Ciebie w każdym momencie. Spraw to nasz Ojcze, byśmy byli jedno. Kielich, który błogosławimy, jest udziałem we krwi Chrystusa. Chleb, który łamiemy, jest udziałem w ciele Chrystusa. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie.